Dobry wieczór. Czy nas widać, czy nas słychać? Zaczynamy oczywiście od największego problemu wszystkich webinarów. Zachęcamy do pisania do nas na czacie, czy nas widać, czy nas słychać. Widzę, że tutaj rośnie nam liczba uczestników w pokoju, co jest dobrze, widać i słychać cudownie. Czekam również na informacje od osób, które mnie wspierają, czy nas widać i słychać. Również na Facebooku, co jest też ważną bardzo informacją. Obraz super, pisze Marta. Fantastycznie, Marto, że obraz jest super. Dbamy o światło na naszych webinarach, żeby nas dobrze było widać. To w takim razie jeszcze raz serdecznie witam na webinarze Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziś tematem myślę coś, co mam nadzieję nie powoduje bezsenności u nauczycieli, czyli informacja zwrotna i ocenianie. Ale mam wrażenie, że ta druga część tego tytułu wzbudza dużo większe emocje. Danusia, już kiwam tutaj głową, na pewno uczestnicy na Facebooku naszego webinaru widzą uśmiechającą się Danusię. Zaraz przedstawię nasze prelegentki, ale najpierw kilka słów, co nas dzisiaj czeka. Pozwólcie tylko, że sprawdzę, czy nas słychać na Facebooku, bo tego jeszcze nie wiem, czy nas słychać na Facebooku. Proszę o komentarz Oli, czy nas słychać, czy nas nie słychać, bo to jest ważne, jak to wygląda. Zaczynamy. Temat oczywiście przeze mnie już zaanonsowany, informacja zwrotna i ocenianie w edukacji zdalnej. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej poprowadzę ten webinar, ale tylko jako osoba prowadząca. Głos oddam mądrzejszym i bardziej doświadczonym ode mnie. Jeśli chodzi o Centrum Edukacji Obywatelskiej, jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Wspieramy nauczycieli, nauczycielki i dyrektorów szkół w Polsce, żeby ich praca była łatwiejsza, przyjemniejsza i dawała lepsze efekty dla uczniów. Współpracujemy z ponad 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek. Myślę, że podczas edukacji zdalnej te liczby doskoczą do 100 czy 200 tysięcy. Na pewno mamy mnóstwo odwiedzających naszą stronę i przychodzących na nasze webinary. To jest ważne? Co jest ważne? Nasza strona, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, również do odwiedzenia naszego bloga, na którym pojawiają się treści a propos edukacji zdalnej. Dzisiejszy webinar w formie nagrania też na blog trafi, najwcześniej jutro po południu, jeśli chodzi o nasze moce przerobowe. Zapraszam również na nasz kanał na Facebooku, gdzie pojawiają się aktualności i zaproszenia na takie wydarzenia jak dzisiejszy webinar. Prelegentki, najważniejsza sprawa. Danusię Sternę chyba nie muszę przedstawiać, ale muszę przedstawić Cię, Danusiu. Nasza ekspertka od oceniania kształtującego, autorka wielu książek właśnie o ocenianiu, która dzisiaj wystąpi jako prowadząca ten webinar. Witam Cię, Danusiu. Witam wszystkich. Jest z nami również pierwsza z prelegentek, czyli Beata Fischer, nauczycielka języka polskiego z Gdyni. Dobry wieczór. Jest również Asia Sułek, która tam przed chwilą do nas dołączyła, twierdząc, że czy zdążę, czy nie zdążę, jest z nami, co jest cudowna informacja. Asia, nauczycielka matematyki z Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry, witam Państwa. Karina Wójcik, nauczycielka języka niemieckiego w miejscowości Szewno. Dobrze wymawiam, Karino? Szewna. Szewna, o. Tak. To jest, człowiek uczy się całe życie, nie jest to łatwa nazwa miejscowości. Dzień dobry, witam Państwa. Następna nasza prelegentka, Jolanta Gęca ze szkoły w Lublinie. Tu już mi łatwiej. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Następna prelegentka, Żaneta Wójcik, nauczycielka plastyki ze szkoły w Tychach. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. I ostatnia nasza prelegentka, myślę, że równie ważna jak wszystkie wcześniejsze, czyli Ula Lach, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły w Międzyrzeczu. Witam wszystkich serdecznie. Witamy Cię, Ulu. Cudownie, że z nami jesteście. Przechodzimy do informacji ważnej, mam nadzieję, że nie najważniejszej. Dzisiaj po 21, a najpewniej jutro od rana będzie można pobrać zaświadczenie z uczestnictwa w tym webinarze. A co ważniejsze, podczas całego webinaru można, a wręcz należy zadawać pytania na czacie, ponieważ
ten webinar będzie miał odrobinę inną formę, to znaczy wypowiedzi naszych prelegentek będą przerywane pytaniami z czatu. Nie zostawiamy sobie pytań na koniec, bo uważamy, że odpowiedzi na Wasze problemy z ocenianiem i informacją zwrotną są szalenie istotne i chciałybyśmy na nie zwrócić uwagę. Jak będzie wyglądać ten webinar? Na początek kilka słów od Danusi, oczywiście. Potem każda nasza prelegentka zabierze głos i opowie o swoim doświadczeniu z informacją zwrotną i ocenianiu. Będziemy te wystąpienia przerywać właśnie, czy przeplatać pytaniami z czatu i będziemy się starać to robić możliwie jak najczęściej. Jeśli zostanie nam czas, na koniec również odniesiemy się do najciekawszych pytań, które się pojawią. Na koniec będzie również polecajka oraz wszystkie potrzebne informacje i linki do pobrania. Dobrze, Danusiu, w takim razie oddaję Tobie głos. Na początek chciałam powiedzieć, że ten temat to naprawdę jest ważny temat. I już na wiosnę, w momencie kiedy rozpoczęły się, no była już myśl o końcu roku szkolnego, ten temat nabrzmiewał bardzo intensywnie, ale myślę, że teraz jest też koniec, będzie niedługo semestru i też nauczanie zdalne i też co z tym zrobić, jak oceniać. Na początek chciałam się zastanowić, dlaczego w ogóle w szkole oceniamy. I takie trzy takie punkty wyszczególniłam. Pierwsze to jest to, że potrzebna jest uczniowi informacja o tym, jak on się uczy. Ona mu jest nie tylko potrzebna, ona mu jest niezbędna, żeby się uczył. Czyli to ocenianie w takim sensie przekazywania informacji na temat tego, jak się uczysz, to jest niezbędne dla ucznia. Druga sprawa to nauczyciel musi wiedzieć, czy jego uczniowie się uczą. Czyli musi pozyskać informacje o tym, jak oni się uczą i dostosować swoje nauczanie, aby było skuteczne. To są dwa najważniejsze powody, dla których oceniamy w szkole. No i jest jeszcze trzeci, mianowicie wymogi formalne, o których będziemy bardzo tutaj mówić dużo, bo niestety mamy tak, że w klasach starszych my musimy oceniać na koniec roku stopniem. I to jest wymogi formalne. No oprócz tego mówi się jeszcze, że niby potrzebne jest ocenianie do tego, żeby dostać się do jakiejś szkoły czy na jakichś egzaminach, no to no, takie wymogi formalne, ale tym się nie będziemy zajmować. Najważniejsze jest to, co my musimy jako nauczyciele zrobić, żeby oceniać. Można prosić następny slajd? I mamy tak, dwa problemy. Jeden to jest jak oceniać na bieżąco, czyli w trakcie nauczania, to jak mamy to oceniać? Czy mamy stawiać stopnie, punkty, czy dawać informacje? Co jest najbardziej korzystne dla procesu uczenia się ucznia? A drugi problem to jest, jak oceniać na koniec, gdy jest ta konieczność wystawiania stopni. I o te dwie rzeczy będę prosiła nasze prelegentki, żeby zajęły się jedną i drugą sprawą. Można następny? Jeszcze chwileczka o ocenianiu na bieżącym. Jest tak, stopień nie daje potrzebnej informacji uczniowi, bo on w rezultacie jak dostaje ocenę, na przykład trójkę, no to nie wie, czy ta trójka to jest dobrze, co on dobrze zrobił, co on źle zrobił, na pewno nie wie, jak to ma poprawić, czyli taka informacja po prostu tylko, jak wyglądam na tle klasy, jak dostanie stopień. I niestety, szczególnie w nauczaniu zdalnym, taki stopień zachęca do oszukiwania, bo jeżeli od tego zależy moja przyszłość, nie wiadomo co, a tak łatwo jest w nauczaniu zdalnym no, oszukiwać na klasówkach, sprawdzianach, no to właściwie to mamy festiwal tego, jak tutaj wybrnąć z tej sytuacji. I dlatego w nauczaniu bieżącym mówimy o tym, żeby oceniać przy pomocy informacji zwrotnej. Taka informacja zwrotna, jak wszyscy wiemy, powinna zawierać co najmniej trzy elementy. Pierwszy to jest, co uczeń zrobił dobrze w stosunku do kryteriów, które były wcześniej ustalone. Co uczeń zrobił źle albo co należałoby poprawić i jak powinien to poprawić. I to są trzy te elementy. I dla uczniów, którzy są bardzo dobrzy i dobrze napisali pracę czy cokolwiek zrobili, to jeszcze warto dać czwarty element, taki, który mówi, jak ty powinieneś się dalej rozwijać, co powinieneś zrobić, żeby się lepiej jeszcze uczyć. Może następny?
No i teraz, ja razem z koleżankami tutaj będę, które są obecne, ale też z innymi, w sumie 12 osób zgłosiło się w takiej akcji, którą mam, której publikuję artykuły pod tytułem Pokażę to na przykładzie. Napisałam artykuł taki na temat tego, co zrobić z tą oceną na koniec, jak ten kompromis zrobić, żeby ta ocena na koniec z czegoś wynikała. I właśnie te nauczycielki, jeden nauczyciel, postanowili dopisać przykłady ze swojej praktyki. Więc to webinarium będzie właśnie pod tym tytułem. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że właściwie można powiedzieć, że ten kompromis, oprócz oczywiście oceniania w klasach młodszych, no bo tam na szczęście można przy sprzyjających warunkach w ogóle nie stawiać stopni, ale w tych klasach starszych. I tak można powiedzieć, że można to zrobić w trzech takich punktach. Po pierwsze, poprosić ucznia, żeby on powiedział, jaki jemu stopień pasuje, to znaczy jak on by ocenił swoje uczenie się. A potem, jeśli zgadzamy się z tym, no to się zgodzić, a jeżeli nie, to w takim razie dyskutować z nim, żeby przedstawił dowody na to, że taki stopień mu się należy. Oczywiście to też wymaga zaznaczenia wcześniej, co to oznacza czwórka w danym przedmiocie albo z czego, na co powinien uczeń zwracać uwagę, proponując tą ocenę. Czyli to nie jest takie, że tylko on decyduje. Druga sprawa to jest, że nauczyciel po prostu mówi tak, ja tobie proponuję czwórkę, dlatego że masz takie, a takie osiągnięcia, widziałem, że to robiłeś, tamto robiłeś i czwórkę ci proponuję. No i uczeń w tym momencie mówi, no nie, ja uważam, że absolutnie piątka mi się należy. I wtedy właśnie po stronie ucznia jest pokazanie dowodów na to, że mu się ta piątka naprawdę należy. No skąd on ma wziąć te dowody? No to one mogą być dobrze napisanymi pracami albo takim najlepszym moim zdaniem to jest jakieś takie portfolio, czyli na przykład okej zeszyt, w którym są te prace zawarte i w którym są informacje zwrotne i uczeń ma wtedy dowody na to, jak sobie radzi. I ostatnia propozycja, to jest też powstała tutaj u nas w Centrum Edukacji Obywatelskiej, choć myślę, że ona jest tak prosta, że mogła powstać gdzie indziej. Mianowicie nazywamy ją SOK, czyli sprawnościowy OK. To jest coś tak jak z harcerstwa, czyli nauczyciel przedstawia uczniom sprawności do zdobycia i pozwala im te sprawności zdobywać. I teraz to w jakiś sposób, jak uczeń wie na początku, nie zaskakuje się go w tym, to można mu pozwolić, znaczy i nie dość, że poprawiać i zdobywać je aż do skutku, to oprócz tego może się przyłożyć do tego, żeby ich zdobyć więcej lub mniej i to też mogą być wtedy dowody na to, że się nauczyłem. Dziękuję bardzo. Już chyba przejdziemy właśnie do wypowiedzi naszych panelistek. Ja tylko wejdę ci w słowo, przepraszam bardzo. Wiem, że mieliśmy jakiś problem techniczny i na Facebooka jesteśmy widoczni dopiero od kilku minut, więc witamy uczestników Facebooka. Nie całą twoją wypowiedź niestety nasi uczestnicy mogli usłyszeć, więc od razu mówię, że tak jak się pojawiło na czacie, nagranie z tego webinaru będzie dostępne zarówno na blogu CEO, jak również na naszym kanale na YouTubie, więc dosłownie kilka zdań, które powiedziała na początek Danusia, będzie do obejrzenia w formie nagrania. Zresztą myślę, że dziewczyny i tak powiedzą na pewno o tym, o czym ja mówiłam, więc w rezultacie powtórzą te części, więc nie ma dużej straty. Natomiast najważniejsze są one, żeby powiedziały naprawdę, jaka jest ich praktyka. I dostaniecie Państwo też artykuł, będziecie mogli sobie ściągnąć ze strony, w której jest nawet 12 wypowiedzi innych też nauczycieli o tym, jak sobie radzą i z ocenianiem bieżącym, i z tym kompromisem na koniec roku. To poproszę pierwszą naszą prelegentkę. Zapraszamy Beatę, która jest pierwsza do wypowiedzi. Tak, dziękuję. Ja stawiam kilka stopni w semestrze każdemu uczniowi, bo do tego zobowiązują mnie zapisy w statucie szkolnym i w załącznikach do niego. Ale jak rozmawiam z uczniami o ocenianiu, to posługuję się analogią sportową. Mówimy sobie na lekcjach, że w sporcie są mecze i treningi.
Mecz to jest taka aktywność, która kończy się wynikiem wyrażonym cyfrą. Ale treningów jest więcej i wydaje mi się, że to na treningach uczeń czy zawodnik w sporcie zdobywa sprawności, umiejętności. Mecz jest jakby na końcu pewnego procesu, a w procesie zdobywania sprawności, uczenia się, są treningi. I myślę sobie, że po treningu trener daje raczej informację zwrotną. Podobnie jest u mnie na lekcjach. Kiedy się uczymy, są treningi zakończone informacją zwrotną. Kiedy skończymy dany moduł, dział nauki o języku, formę wypowiedzi, wtedy jest sprawdzian na stopień. Jest ich kilka w semestrze. Informacje zwrotne są chyba ważniejsze w procesie uczenia się. One składają się z tych elementów wymienionych wcześniej. Zawsze zaczynam od tego, co uczeń zrobił dobrze i staram się, żeby tego było więcej niż wskazania niedociągnięć i sposobu ich poprawy. Informację zwrotną daję uczniom ja, ale czasami daje kolega, koleżanka, a czasami uczeń udziela sobie jej sam w formie samooceny na podstawie znanych sobie kryteriów. My te kryteria na lekcjach nazywamy takim nagłówkiem: po czym poznam dobrze wykonane zadanie, po czym poznam dobrą pracę. I informacja zwrotna zawsze odnosi się do tych kryteriów. Ona może mieć formę mojego krótkiego listu do ucznia. Tak jest przy wypracowaniach. W nauczaniu zdalnym jest to chyba trochę łatwiej robić, gdyż odkryłam pisanie głosowe. Korzystam z dokumentów Google'a i tam jest taka zakładka narzędzia i jest ikonka mikrofonu i wystarczy kliknąć i mówić i ten komentarz zapisuje się sam. Potem trzeba jeszcze poprawić ortografię, interpunkcję, bo dokumenty Google'a średnio sobie radzą z przecinkami i wielkimi literami. Ale dla mnie to jest i tak szybciej niż samodzielnie pisać na klawiaturze cały komentarz. Do form wypowiedzi krótszych, mniej złożonych, takich jak ogłoszenie czy zaproszenie, używam innej formy informacji zwrotnej. Mianowicie często daję uczniowi taką tabelkę, gdzie wymienione są cechy dobrej pracy. I przy każdym tym kryterium stawiam znak plus albo minus, albo plus łamane na minus z komentarzem, co jest, a czego jeszcze brakuje. Jeszcze inny sposób udzielania informacji zwrotnej w moim nauczaniu zdalnym to są testy internetowe. Jest do tego sporo narzędzi, bardzo podobnych do siebie. To są formularze Google'a, Formsy Microsoftu. To jest strona Test Portal. Ja nie wykorzystuję ich w ogóle do robienia klasówek. Nie robię na tym sprawdzianów. Robię czasem test na koniec lekcji. Jeśli on się składa wyłącznie z zadań zamkniętych, to pięknie sam się sprawdzi i pokaże mi wyniki w postaci wykresów na słupkach. Uczeń też widzi swój wynik od razu po wykonaniu. Zresztą może do testu podchodzić tyle razy, ile chce. Jeśli udziela informacji poprawnej, czy wybiera odpowiedź poprawną w zadaniu zamkniętym, to dostaje komentarz jakiś wspierający, czy docenienie tego, że zauważył jakiś wyjątek, nie złapał się w jakąś pułapkę. Jeśli wybiera odpowiedź błędną, to dostaje wskazówkę, podpowiedź, pytanie pomocnicze. Może podchodzić do testu tyle razy, ile chce, a na następnej lekcji oglądamy sobie taki test wspólnie w klasie, przy czym w ogóle nie oglądamy wyników poszczególnych osób, tylko uczeń zna swój wynik. A my wspólnie patrzymy na wyniki całych zadań. Jeśli któreś zadanie jest wykonane prawidłowo w 100%, to jest okazja do satysfakcji, że już to umiemy. Jeśli któreś zadanie jest wykonane słabo, bo i tak bywa, to ja mam powód do zastanowienia. Może źle ułożyłam pytanie, a może uczniowie tego jeszcze nie umieją i trzeba do materiału wrócić. Ale ważne dla mnie jest to, że ja się o tym dowiaduję szybko, natychmiast.
i natychmiast mogę zareagować i na następnej lekcji do materiału wrócić. No ale przychodzi wreszcie koniec semestru i trzeba postawić ocenę w formie stopnia. To jest zawsze trudne, zwłaszcza dla polonisty, szczególnie w klasie ósmej, gdy ta ocena naprawdę ma znaczenie. Dlatego ja bardzo się staram być fair w stosunku do moich uczniów. Stwarzam im sporo szans na wykonywanie zadań dodatkowych. Dbam, żeby to były zadania różnorodne, bo każdy ma prawo mieć różne uzdolnienia i zainteresowania i ulubione czynności. Więc można przeczytać książkę, można napisać pracę, można zrobić komiks, można zrobić plakat, można w grupach nagrać filmik czy wywiad z bohaterem literackim, chociaż w pandemii ostatnio to ostatnio jest trudne. W każdym razie każdy może wybrać coś dla siebie, chociaż nie musi, bo to są zadania dla chętnych do wyboru. One pozwalają uczniowi później podnieść sobie ocenę semestralną. Żeby był jakiś widoczny ślad tej działalności uczniów, nawet jeśli uczeń wykonuje drobne zadania, bo czasami przeczytanie książki jest dla ucznia zbyt czasochłonne, ale wykonanie drobnego zadania, małej jakiejś aktywności jest osiągalne, nawet dla ucznia o niższych wynikach w nauce, to moi uczniowie gromadzą tak zwane cegiełki. Pozwolę sobie może pokazać, nie wiem, czy będzie widać do kamery, jak wygląda wieża. Autorką tego rysunku jest Danuta Sterna. Pozwalam sobie to wykorzystywać od lat. Na początku roku szkolnego każdy uczeń dostaje taką wieżę i wkleja ją na końcu zeszytu. I wykonując poszczególne zadania dla chętnych, ma prawo zamalować sobie cegiełkę czy więcej cegiełek jednorazowo. To pozwala mu później na koniec semestru podnieść sobie też ocenę. Gdybym miała tak podsumować ten mój system, to chyba powiedziałabym, że on opiera się na przewidywalności. Staram się, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie, żeby wiedzieli, czego się po mnie spodziewać. Opiera się też na wolnym wyborze, tam gdzie to jest możliwe, a przede wszystkim chyba na zaufaniu i życzliwości. Taką przynajmniej mam nadzieję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To jeszcze jedną osobę i będziemy dopiero pytania. Danusiu, ja tylko wtrącę się, ponieważ tu kilka razy padło pytanie na czacie do Beaty, żeby powiedziała, gdzie jest to pisanie głosowe, bo to wzbudziło olbrzymie zainteresowanie, więc gdybyś mogła, Beato, szybko jeszcze raz powiedzieć, a potem poprosimy Asię Sułek o jej wypowiedź. Dobrze, proponuję zerknąć na slajd na prezentacji. Mówię o dokumentach Google'a. W narzędziach Microsoftu tego nie znalazłam w języku polskim, dlatego pozostanę przy tym, z czego sama korzystam. Dokumenty Google'a i tam jest taka zakładka narzędzia. Gdy się ją rozwinie, pojawia się opcja pisanie głosowe, opatrzona takim mikrofonem, jak widać na slajdzie. Klikamy w mikrofon, upewniamy się, że wybrany jest język polski i mówimy. I to wszystko. To tylko dowód na to, Danusiu i Beato, że człowiek jednak uczy się całe życie. I nawet webinar, który mamy prezentację, i tak dowiadujemy się nowych rzeczy. Bardzo Ci, Beato, dziękuję. I zapraszam Asię. Asiu, Twój slajd jest gotowy. Zapraszam Ciebie. Tak jak widać na tym slajdzie, udzielam dzieciom informacji zwrotnej. Jest to zarówno informacja taka bieżąca, widać ją tutaj, znaczy no nie informacja, bo to jest taka bieżąca informacja, tutaj akurat ustna po prawej stronie na tym narzędziu, które nazywa się Whiteboard Fee. Polega to na tym, że dzieci pracują na lekcji, każde z nich otrzymuje taką tabliczkę, nie widzi, co pisze kolega, koleżanka, może samodzielnie rozwiązywać zadanie, a ja mam możliwość właśnie udzielania wskazówek, udzielania informacji zwrotnej. Dzięki temu też ja widzę, jak pracują dzieci i mam informację zwrotną o tym, jak to uczenie się ich przebiega. To narzędzie stosuję już od dawna, zresztą to jest nawet zdjęcie z wiosny. Ja na początku obawiałam się, że dzieci
nie będą chciały korzystać z takiego narzędzia, bo tu nawet więcej widzę niż w szkole, w klasie, w zeszytach uczniowskich. A okazuje się, że zdecydowana większość dzieci bardzo lubi i to narzędzie i dopomina się, żebyśmy je stosowali na lekcjach. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto mu akurat zerwało się łącze, no, ale generalnie dzieci naprawdę dopominają się i one wiedzą, że mogą zgłosić, jeśli nie na głos przy całej klasie, to po prostu piszą na tej tabliczce, że w którymś momencie czegoś nie wiedzą i proszą o pomoc. Więc tutaj taka bieżąca informacja zwrotna, ustna. Natomiast moi uczniowie, którzy od lat pracują z ocenianiem kształtującym, są przyzwyczajeni do również pisemnych informacji zwrotnych, których po prostu się już w tej chwili domagają, szczególnie ósmoklasiści. Było to w klasie, gdzie w nauce stacjonarnej robione w ten sposób, że moi uczniowie piszą tak zwany sprawdzian próbny w ramach powtórzenia i do niego dostają informację zwrotną. I tutaj po prostu no, nie było możliwości, żeby przełożyć to w jakiś inny sposób na nauczanie zdalne, ponieważ oni po prostu bardzo to cenią i wręcz domagali się, żeby tę formę po prostu stosować nadal w nauczaniu zdalnym. W związku z tym zrobiłam wszystko po prostu, żeby zrobić to tak, jak oczekują. Nadal robimy ten próbny sprawdzian, czyli taką klasówkę, którą oni sobie rozwiązują na próbę w ramach powtórzenia. Przesyłają do mnie te prace. Taka możliwość jest w wielu narzędziach, ja akurat pracuję na Classroomie. Oni to przesyłają, natomiast ja opatruję różnymi komentarzami, różnymi wskazówkami te ich prace, tak? I potem jeszcze w komentarzu głównym, taką formie listu, informację zwrotną. Tutaj też widać na tym zdjęciu, właśnie zaznaczone jest miejsce, do którego odnosi się mój komentarz. No i jest widoczny wpis. Także taka informacja zwrotna płynie do ucznia, po czym dopiero się umawiamy na sprawdzian, który jest pisany na stopień szkolny. Dopiero na samym końcu, kiedy uczeń już dostanie tę ode mnie informację zwrotną, kiedy ma szansę z nią popracować, bo my jeszcze omawiamy później te zadania, dopiero wtedy umawiamy się i piszemy właśnie sprawdzian na stopień, co pozwala dzieciom czuć się po prostu bezpiecznie, bo one wiedzą dokładnie, jaki będzie materiał, czego ja od nich wymagam. No i po prostu wiedzą, że mogą skorygować przed tym ocenianiem na stopień, mogą jeszcze skorygować swoje błędy, tak? Więc ten proces trwa naprawdę dość długo i mają na to szansę. Poza takim ocenianiem mam na przykład jeszcze stopnie z Khan Academy albo z innych aplikacji, a najczęściej to jest Khan Academy, gdzie dzieci rozwiązują zadania w swoim czasie, gdzie mogą je poprawiać nawet kilkukrotnie do oczywiście wyznaczonego terminu, ale jeśli ktoś potem chce poprawić ocenę, to też nie ma z tym problemu. Oprócz tego stosuję jeszcze właśnie sprawnościowe ocenianie kształtujące. Tam już są zadania typowo dla chętnych. Jeśli ktoś chce zdobywać jakąś sprawność, to wtedy właśnie ma szansę podjąć taką dodatkową aktywność, rozwiązać zadania i też biorę tę aktywność pod uwagę przy wystawianiu oceny sumującej na koniec semestru czy koniec roku szkolnego. Tak to wygląda. Oczywiście dużo rozmawiam z dziećmi i jeżeli wystawiam jakąś ocenę, to też tak one mogą dopytać, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, czy mogą zgłosić swoje uwagi. Także nie jest to powiedziane tak, że po prostu ja jestem, moje zdanie jest jedyne i święte, tak, i nie można tutaj już niczego nie dopowiedzieć. Jak najbardziej biorę pod uwagę też no, zdanie dziecka, tak, i to, jak ono to widzi, daje szansę tak, na to, żeby one mogły rzeczywiście pewne rzeczy wypracować, tak, bo matematyka jest takim przedmiotem, ja uczę matematyki, że wydaje się, że tutaj mniej może niż w przedmiotach, powiedzmy, artystycznych, gdzie bierze się głównie wkład dziecka, a jednak nie jest to tak, że ja wystawiam ocenę tylko na podstawie jakichś suchych danych, na przykład, nie daj Boże, średniej ważonej, tak? Tylko rzeczywiście staram się brać pod uwagę wiele czynników, tak żeby ta ocena była jak najbardziej sprawiedliwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
To bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Właśnie nawet sobie sama pytania wzięłam i zanotowałam, ale poczekajmy, jakieś może na czacie są. Pytanie, które ja tutaj wyłapałam, bo oczywiście były pytania o narzędzie do Asi, ale to już odpowiedź została udzielona. Może ja wybiorę bardzo autorytarnie to pytanie, bo ono mi się niesamowicie rzuciło w oczy. Jak radzić sobie z pogonią za ocenę, ale nie pogonią ucznia za oceną, tylko jego rodziców? Co jest, kiedy rodzic przychodzi i chciałby, żeby jego dziecko miało lepszą ocenę? Czy to w ogóle brać pod uwagę? Jak w ogóle radzić sobie w takiej sytuacji? Pytanie jest do wszystkich naszych prelegentek. Jeśli ktoś czuje, że jest gotowy, to bardzo proszę. Kto miałby ochotę? Rodzice, trudny problem, ale jest Urszul. To znaczy tak, ja już właściwie ciągle rozmawiam z rodzicami na temat ocen. Uczę pierwszą klasę, więc troszeczkę jakby nie są jeszcze przesiąknięci tą oceną, ale zawsze pytam tak, jak państwa dziecku dam trójkę, co państwo wiedzą na ten temat? Co państwo się dowiedzieli dzięki trójce? A jak napiszę króciutko opis, co tam zrobiło dobrze, w czym ma problem, jaka ocena dla państwa jest ważniejsza? I naprawdę rodzice szybciutko rezygnują pomalutku z tego, faktycznie mówi, no tu wiem, co mam, pomóż, za co mogę pochwalić. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że to jest naturalne, dlatego że rodzice byli oceniani stopniami, dziadkowie byli oceniani stopniami i jeszcze całe pokolenia. I oni tęsknią do tego i mają taką nadzieję, że to po prostu daje im informacje. I chciałam was skierować na naszą stronę oceniania kształtującego, na której mamy taki dział pod tytułem Rodzice. I tam w tych rodzicach jest sporo, dzielą się też nauczyciele różnymi takimi rozmowami albo szkoleniami dla rodziców, żeby ich przekonać, jak gdyby, żeby za tymi stopniami tak nie optowali. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, nawet bezpośrednio do Asi. Jak sobie radzisz, Asiu, a może pozostałe nasze prelegentki, z sytuacją, kiedy rodzice mówią, że nauczyciel niby wytłumaczył, jak odesłać pracę, a dzieci są w czwartej klasie za małe na samodzielne odsyłanie prac. Ja mogę od razu powiedzieć, że ja mam córkę w drugiej klasie i sobie dobrze z tym radzi. Cóż mogę powiedzieć? No chyba nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ uczę tylko i wyłącznie klasy 7 i 8 w tej chwili, tak? My byliśmy w gimnazjum i jeszcze te nasze, znaczy są już maluszki czwarte klasy, ale akurat w tym roku nie mam szczęścia uczyć tak tych mniejszych dzieci. Uczę 7 i 8 klasistów i rzeczywiście te dzieci już sobie radzą z tym sprytnie. Zresztą no czasem po prostu jak jest potrzeba, no to muszę te kilka minut na lekcji poświęcić, po prostu zapoznać ich z tym narzędziem, pokazać, gdzie co trzeba wcisnąć, gdzie włączyć, czy pokazuje własny ekran, tak, gdzie tak trzeba, nie wiem, użyć jakiegoś przycisku i zazwyczaj już po takiej instrukcji nie ma kłopotów i radzą sobie z tym dobrze. Dziękuję bardzo. Widzę, że teraz jest wysyp pytań, ale ja sobie je zachowam do naszej następnej rundy i zaproszę Karinę teraz do wypowiedzi. Już udostępniam prezentację. Karina, będą twoje materiały. Musisz się odmutować. Dobrze, już kliknęłam. Wrócę do pytania może poprzedniego jeszcze odnośnie tego instruowania dzieci, w jaki sposób mogą dowiedzieć się, jak właśnie przesłać materiał jakiś, czy poradzić sobie z Librusem, czy z innym narzędziem. My traktujemy w taki sposób, że nagrywamy po prostu takie filmiki instruktażowe dla rodziców i dla uczniów, w jaki sposób mogą to robić. Więc ten filmik można kilkakrotnie sobie włączyć, to zadedykowane konkretnie naszym uczniom, bo nie jest po prostu sztuką wyklikać na YouTubie taki filmik, ale chodzi nam o to, żeby dzieci tutaj i rodzice poczuli się zaopiekowani z naszej strony, ze strony nauczycieli i naszej szkoły. No teraz przejdę do informacji zwrotnej.
którą dla Państwa dzisiaj przygotowałam. Ja informację zwrotną traktuję w takich trzech wymiarach. Informacja zwrotna od nauczyciela, samoocena ucznia oraz ocena koleżeńska. Jeżeli chodzi o informację zwrotną od nauczyciela, to wypracowałam sobie taki system do języka niemieckiego. Uważam, że ta informacja zwrotna musi być taka podyktowana troszeczkę pod przedmiot i również musi nauczyciel czuć tą informację zwrotną, bo jeżeli my będziemy przekonani do tego typu, do takiej formy, a nie innej, przekazywania informacji zwrotnej, to jesteśmy w połowie drogi do sukcesu, że uczniowie będą to czuć i będą czuli, że my czujemy też i potrzebujemy takiej informacji zwrotnej też od nich. A więc to musi być, nauczyciel musi być przekonany, że to, co robimy, rzeczywiście jest dobre, to uczeń tam to odda. Będzie wiedział, że rzeczywiście jest mu to potrzebne. W tym roku zaczęłam pracować z klasą czwartą, która po 3 latach pracuje z oceniem kształtującym i postanowiłam troszeczkę z nimi iść krok dalej, bo oni byli świetnie przygotowani do tego, jak wygląda ocena koleżeńska, samoocena, dawali świetne przykłady już na początku września. Więc postanowiłam, że z nimi pójdę krok dalej i będziemy sobie robić taki bank pomysłów, jak pracować nad umiejętnościami, które nam nie wychodzą. Czyli jeżeli ja dam dziecku informację zwrotną, że na przykład nie wyszło mu zapisanie dobre słówek po niemiecku, to jest taka informacja ćwicz pisanie. No ale ćwicz pisanie to mu nic nie mówi, więc po rozdaniu takich karteczek w klasie generujemy taką burzę mózgów, w jaki sposób możesz to pisanie ćwiczyć, w jaki sposób ty możesz angażować się na lekcję, żeby ci słuchowisko potem lepiej poszło. I taki bank pomysłów miał powstać w pierwszym semestrze. No niestety się nie do końca to udało, ale ten pomysł będziemy nadal kontynuować w drugim semestrze, żeby później powstała taka baza właśnie tych pomysłów, gdzie mogą dzieci samodzielnie w domu sobie to przepracować. Taki bank pomysłów powstaje również podczas samooceny, kiedy dzieci pracują nad 3-4 pytaniami, które im zadam. Piszą odpowiedzi na te pytania i sobie potem sami sprawdzają, tak, czy zrobili dobrze, czy zrobili źle. Oczywiście ja im daję prawidłowe odpowiedzi, wyświetlając na ekranie lub pisząc na tablicy. I później na końcu również robimy taką burzę mózgów, co zrobić, żeby mi ta umiejętność wyszła następnym razem lepiej. Jeżeli chodzi o informacje zwrotne koleżeńskie, no to tutaj już troszeczkę jest trudność, bo w dobie pandemii nie mogliśmy przekazywać ćwiczeniówek, co wcześniej miało miejsce. Wchodzi w grę jedynie informacja koleżeńska ustna, a tu też trzeba uważać na to, z jaką klasą moim zdaniem się pracuje, bo nie każda klasa jest na tyle świadoma przekazywania informacji koleżeńskiej kolegom. Może to powodować czasami jakieś takie właśnie niesnaski, więc tutaj miałam takie właśnie kłopoty z tą oceną koleżeńską, dlatego właśnie taka moja tutaj dygresja z tego powodu. Wszystkie te informacje zwrotne można świetnie przenieść do nauczania zdalnego, czego dowodem były właśnie poprzednie wypowiedzi prelegentek. Można to robić po prostu w formie zdalnej. Ja jestem fanką nowoczesnych technologii i naprawdę narzędzia, które tutaj zostały wstawione, też są świetnym sposobem, chociażby właśnie ankiety. Ale co się zmieniło u mnie w nauczaniu zdalnym? Ja częściej stosuję teraz informację zdalną opisową na zasadzie takiego mojego MSW, czyli mocne strony, słabe strony i wskazówki, koniecznie w tej kolejności, o czym tutaj już było wcześniej wspomniane. I taką pracę oceniam kształtująco, czyli ma być praca zaliczona albo niezaliczona. Dzieci przesyłają mi swoje prace napisane w Wordzie albo napisane albo przez zdjęcie. I ja wtedy taki komentarze tutaj wystawiam, tak jak widać tutaj właśnie w dokumencie googlowskim. Prosty trik kliknięcia prawą myszką, pojawia się też forma komentarza i można poprawić tą niedobrą formę czy niedobre słówko, a mimo wszystko na dole trzeba napisać taki komentarz, również z wyjaśnieniem i z czytelną wskazówką dla ucznia. Uczeń może drugi raz tą pracę przesłać i wtedy będzie miał pracę zaliczoną. Możemy przesyłać do skutku. Kolejną taką rzeczą, którą w ocenianiu zdalnym też stosuję w informacji zwrotnej, to jest narzędzie właśnie googlowskie, zwykły, powiedzmy Word, dokument Google'a, w którym
tworzę taką tabelę, tutaj na slajdzie właśnie widać. Tabela składa się z kilku kolumn, imię i nazwisko dziecka, słówka do przetłumaczenia. To ta część, którą mają zrobić dzieci, to są te trzy ostatnie tabele. Przetłumaczone słówko, obrazek do tego słówka oraz zdanie, które można napisać, ale tylko i wyłącznie korzystając z podręcznika, ponieważ nie chciałabym, żeby były jakieś takie zdania wzięte z nie wiadomo skąd. One muszą nawiązywać również do gramatycznych aspektów, które na lekcji przerabiamy, żeby to miało jedno z drugim jakieś powiązanie. I automatycznie, kiedy dzieci nad tym pracują, ja im przesyłam przez Zoom link do właśnie takiego dokumentu i my się słyszymy na Zoom i oni sobie pracują na żywo właśnie w Google'ach i piszą sobie, mają też różne pytania, proszę Panią, jak to zdjęcie wkleić, czy coś mi się tam przesunęło, więc na bieżąco sobie korygujemy różnego rodzaju techniczne problemy i ja od razu piszę im też komentarze, że dobrze zrobili, że muszą poprawić, a jeżeli poprawili, to piszę, świetnie poprawiłeś. Taka informacja na żywo, zwrotna i też mi się to lepiej sprawdza tak naprawdę niż na lekcji na żywo, bo ja wszystko widzę, właśnie te zeszyty, wszystkie widzę, ja tych zeszytów nie targam ze sobą, nie noszę tego, nie dźwigam, tylko wszystko mam po prostu pod ręką i nawet szablony mogę tworzyć, korzystając właśnie z informacji zwrotnej, wklejam szablon, wpisuję tylko umiejętności i mam już tak zwanego, brzydko mówiąc, gotowca. Jeżeli chodzi o ocenianie, co tutaj o ocenianiu może powiedzieć? No, ja bardzo, bardzo dawno już stosujemy w naszej szkole i ja też ocenianie kształtujące, w związku z czym dzieci nie były zbyt zaskoczone, kiedy powiedziałam im, że będę teraz to ocenianie kształtujące kontynuowała z większą jeszcze siłą. To znaczy oceniam kształtująco kartkówki, takie właśnie na umiejętności, o których właśnie dziewczyny wcześniej wspomniały, prace pisemne oraz prace projektowe tego typu, które właśnie tutaj widać na Google'ach. Natomiast ocena sumująca to już jest właśnie ten mecz po treningu, czyli test, wypowiedzi ustne na lekcji również oceniam sumujące i przede wszystkim też prace domowe. Zbieramy też punkty na te prace domowe dla chętnych, wtedy się pojawia jakaś szóstka czy piątka, zależy od trudności takiej pracy. Ale co mi się tutaj zmieniło w klasach starszych, w klasach siódmych i ósmych? Nauczono doświadczeniem wiosennym, gdzie dzieci trójkowe nagle stawały się dziećmi szóstkowymi, no to co ja teraz zrobię z dzieckiem szóstkowym, no ósemki mu nie postawię, więc stwierdziłam, że w tych klasach starszych zaproponuję dzieciom ocenianie na punkty. To jest taki półśrodek. Ani to nie jest ocena, ani to nie jest ocena kształtująca. Czyli piszę im w dzienniku elektronicznym, że dostali 15 na 20 punktów. Oni sobie mogą spokojnie sami wyliczyć, ile to jest procent, jaka to jest ocena, ale to oceną nie jest. Nie jest też oceną kształtującą, więc tak mniej więcej po środku. I to daje mi taką większe pole do popisu, żeby troszeczkę pomanewrować tę oceną na koniec semestru i postawić taką ocenę, jaką mi się wydaje, że rzeczywiście to dziecko na nią zasłużyło. Czy muszę wystawiać oceny cząstkowe? Oczywiście, że je muszę wystawiać. Wystawiam ich dwa razy tyle, ile mam godzin w ciągu tygodnia. Natomiast w naszej szkole jest tak, że zarówno ocena sumująca, jak i ocena kształtująca jest na równi traktowana. Czyli mogę mieć dwie oceny sumujące, dwie oceny kształtujące i nic więcej nie muszę mieć. A pracujemy głównie na informacji zwrotnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno jeszcze, Karino, skorzystamy z Twojego doświadczenia, bo tutaj różne pytania się pojawiły. Zapraszam teraz Jolę, nauczycielkę wychowania fizycznego. Myślę, że jej sposób tutaj będzie zaskakujący. Dla mnie był bardzo. Myślę, że wychowanie fizyczne to wymarzone zajęcia do stosowania oceniania kształtującego. Zarówno tego tradycyjnego wychowania fizycznego, stacjonarnego, jak i tego, z którymi zmagamy się obecnie, czyli zdalnego nauczania. Ja ze swoimi uczniami na wiosnę założyliśmy OK zeszyty. Czy na WF-ie można pisać? Wydawało mi się to niemożliwe i marnowanie czasu, kiedy prowadziliśmy stacjonarny WF, zwykły, jak to mówią uczniowie, zwykła lekcja, szkoda czasu. Tak, natomiast wiosenna próba
okazała się strzałem w dziesiątkę i kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Moi uczniowie założyli OK zeszyty, w których zapisują cel, kryteria sukcesu, które podaję na początku lekcji, udostępniam im na swoim ekranie i wysyłam na strumieniu. Więc dla leniwych to jest gotowiec, który mogą wydrukować i wkleić, natomiast dla aktywnych, którzy od początku lekcji traktują przepisywanie celu i kryteriów ręcznie do zeszytu i traktują to jako rozgrzewkę, to jest zapisanie własnoręcznie w zeszycie. Jest to informacja jednocześnie dla ucznia, dowiaduje się, czego nauczy się po zakończonej lekcji, wie, co danego dnia będzie robił, a przy okazji na przykład dowie się, za co będzie oceniany. Jest to również informacja dla rodzica, który oprócz tego, że czasami widzę, jak siedzi na lekcji, uczestniczy w lekcji, a później z relacji ucznia w OK zeszycie, na przykład, że brał udział w treningu razem ze swoim dzieckiem. Więc do zeszytu można zawsze zajrzeć i zobaczyć, czy ta godzina była faktycznie przepracowana, czy nic się nie działo. Do tego zeszytu uczniowie wpisują sobie, co robiliśmy w ciągu dnia, więc odnośnie rozgrzewki, odnośnie informacje treningu, ćwiczeń na zakończenie, wpisują swoje osiągnięcia, wyniki, na przykład ile serii wykonali danego ćwiczenia w określonym czasie, zapisują własne pomysły na wykonanie zadania, żeby było trudniejsze, bardziej skomplikowane, albo jak je ułatwić, albo na przykład zaproponowali to sami, że będą tam umieszczali pracę dla chętnych. Na przykład pomysł na swoją rozgrzewkę, pomysł na przedstawienie postawy fair play w postaci mapy myśli. Więc ten zeszyt staje się takim dowodem aktywności ucznia. Na lekcji oceniam uczniów stosując informację zwrotną, najczęściej dwuelementową. Mówię, co zrobił dobrze i to, co trzeba poprawić, nad czym trzeba popracować. Właściwie wszyscy wiemy o tym, że uczniów powinno oceniać się na przedmiocie wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie podczas wykonywania zadań sportowych. Nie oceniamy jego sprawności pod tytułem, jak doskonale biega, bo nie każdy może szybko i długo biegać. Nie każdy się nadaje do gier zespołowych, nie każdy daleko da radę skoczyć czy wysoko skoczyć. Natomiast jeśli się przebiera, jeśli podejmuje próby, to już jest cenne. Jeśli używam oceny sumującej, to moi uczniowie otrzymują oceny, wszystkie oceny pozytywne. Za podjęcie próby, za chcenie po prostu. I teraz w chwili obecnej te OK zeszyty, te dowody, zdjęcia z tych OK zeszytów, pod koniec tygodnia umawiamy się, że po 3 zdjęcia wysyłają do mnie. Odnośnie tego, co robiliśmy, konkretnych działań sportowych, które podejmowaliśmy. I tak jest w tej chwili. Natomiast na zakończenie roku szkolnego ubiegłego, podczas wystawiania oceny na koniec, w przypadku rozbieżności na temat proponowanej oceny przeze mnie, a oczekiwaniami ucznia, właśnie ten zeszyt, te dowody, które się w nim znajdują, stanowiły
właśnie taką formę oceny lepszej na korzyść ucznia. Bo co jest ważnego? Ważne jest to, że uczeń po prostu chce. I ja ten zeszyt nazywam również pozytywnym motywatorem, bo moi uczniowie czekają na WF, zdalny WF, przebrani w białe koszulki, siedzą przed ekranami swoich komputerów, obok stoi butelka wody, tupią, przebierają nogami, po prostu czekają na tą lekcję. A gdy czytam w ich zeszytach, w treningu wieczornym brała udział mama i ciocia. Ciocia odpadła w połowie, a mama ledwo dokończyła. Ja dałem radę do końca. Hurra! Także jest to dla mnie potwierdzenie, że okej, zeszyt sprawdził się i dopóki pracujemy zdalnie, będziemy go prowadzili. Dziękuję. Fantastycznie. Jolu, mam wrażenie, że nam tutaj zareklamowałaś aktywność po webinarze. Nie wiem, czy Państwo też mają takie uczucia, ale ja myślę, że spacer chociaż sobie zarekomenduję po tym siedzeniu teraz w bezruchu. Dziękuję Ci, Jolu, bardzo. Zwykle jest tak, że te przedmioty, nie chcę powiedzieć mniej ważne, ale te, które mają mniejszą intensywność w kalendarzu i z nich nie ma egzaminu, zwykle są traktowane też na webinarach po macoszemu, więc tym bardziej jestem Ci wdzięczna, że jesteś z nami i opowiedziałaś, jak można to fajnie robić na WF-ie. Ja czuję się bardzo tym zbudowana. Wyłapałam pytania. Było pytanie, co robić z rodzicami, którzy są na lekcjach, ale myślę, że to pytanie odpuścimy, bo odpowiedzi się pojawiły. Ja mam wrażenie, że to nie jest jakiś gigantyczny problem, ale zapytam, bo tu były dwa pytania, które ja wyłapałam, może któraś z Was widziała coś jeszcze. Pytanie moim zdaniem ważne, to znaczy pytanie, jak sprawdzać duże prace pisemne. To na pewno do Beaty w związku z pisaniem wypracowań na języku polskim. Jak Ty, Beato, to robisz? Jeśli mogę pytanie do Ciebie skierować, ale również pozostałe prelegentki, jeśli chciałyby powiedzieć coś o większych pracach pisemnych i jak je sprawdzać w edukacji zdalnej. Ja poprosiłam moich uczniów, aby długie prace pisemne oddawali mi w formie dokumentów Google'a, ponieważ pracujemy na platformie Classroom, to są narzędzia Google'a. Chociaż w wyjątkowych sytuacjach przyjmuję fotografie prac pisanych odręcznie. Ale większość moich uczniów nauczyła się już pisać na komputerze. Kosztowało mnie to sporo czasu, energii, a i nerwów wiosną, kiedy trzeba było maluchy z czwartej klasy nauczyć właśnie oddawania prac, dokumentów tekstowych. Używam komentarzy. To znaczy tych chmurek, komentarzy w znaczeniu tych chmurek, które wyskakują przy dokumencie. I staram się, żeby komentarze nie były tylko wskazaniem błędów. To znaczy, jeśli uczeń źle odmienił wyraz, w komentarzu ja pokażę mu prawidłową formę odmiany, ale w innym miejscu staram się chociaż raz w dokumencie pokazać coś, co uczeń zrobił dobrze. Czyli w jakimś innym komentarzu napisać na przykład świetna puenta, albo tu ładnie uniknąłeś zbędnego powtórzenia wyrazowego. Bo tak myślę sobie, że jak uczeń czyta te moje komentarze, te chmurki z boku dokumentu i wszędzie będą tylko błędy, to on się chyba nie poczuje dobrze. I mam wątpliwości, czy to wskazanie błędów do niego dotrze. Pod tekstem umieszczam taki komentarz ogólny do całej pracy, odnosząc się do różnych aspektów, do treści, kompozycji, poprawności, w zależności od tego, co było w kryteriach oceny. Jeśli praca jest oceniana kształtująco, no to na tym poprzestaję. Jeżeli jest oceniana sumująco, bo na przykład uczyliśmy się przez ileś zajęć pisać rozprawkę i wreszcie uczniowie piszą rozprawkę na stopień, to towarzyszy temu stopień, a mój komentarz jest uzasadnieniem tego stopnia. No bo uczeń ma prawo wiedzieć, dlaczego dostał trójkę, a nie piątkę. Więc komentarz jest zawsze, stopień jest tylko na końcu procesu poznawania tej formy wypowiedzi. Nie wiem, czy o to chodziło.
Myślę, że jak najbardziej o to chodziło. Dziękuję Ci, Beato. Pojawiło się też pytanie, ono było chwilę wcześniej, o czas, ponieważ te osoby, które już się wypowiadały, mówią, że uczniowie kilka razy mogą podchodzić do sprawdzianu, piszą sprawdziany na próbę. No i pojawiło się tutaj pytanie, jak to realizować w czasie. Więc widzę, że Asia się włączyła mikrofon. To chyba też było pytanie o matematykę, o pisanie sprawdzianów na próbę. Jeśli Aniusiu, chciałabyś coś powiedzieć? Jasne, ja mówiłam o sprawdzianach próbnych, więc ja się do tego odniosę. Wygląda, najczęściej to wygląda to tak, że uczniowie mają powtórzenie wiadomości, czyli to jest jedna lekcja, na drugiej lekcji piszą sprawdzian i trzecią lekcję poświęcamy na poprawę omówienie tego sprawdzianu, tak? Czyli są to trzy lekcje, które poświęcamy. U mnie na pierwszej lekcji jest pisanie sprawdzianu próbnego, na drugiej lekcji przynoszę pracę z informacją zwrotną i jest praca z tą informacją zwrotną, praca z błędem i na trzecim jest już właściwy sprawdzian na stopień, czyli też trzy lekcje. Popraw jest naprawdę mało, a jeśli się zdarzają, to są już wtedy po prostu na jakichś tam innych terminach poza lekcją. Także 3 godziny w takim tradycyjnym systemie i również 3 godziny u mnie. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam się odnieść do tego, co poprzednio było mówione, mianowicie, że czasami jak się ocenia wszystko, to ta odnosi się do wszystkiego, co było w pracy, to nie jest możliwe do konsumpcji dla ucznia. Jest taka metoda w ocenianiu kształtującym, którą bardzo Wam Państwu polecam, ale wtedy trzeba jak gdyby o tym poinformować wcześniej rodziców. Mianowicie taka metoda 2 gwiazdy, 1 życzenie. Że po prostu mówimy uczniowi tylko 2 rzeczy, które zrobił dobrze, ale tylko 1, którą trzeba zmienić. Wtedy uczeń się skupia na tej jednej i jest nadzieja, że ją poprawi, bo jeżeli ma do poprawy 10 rzeczy, to na pewno tego wszystkiego nie zrobi. Tylko że rodzice muszą wiedzieć, żeby potem nie powiedzieli, że pani nie wie, jak się żaba pisze, jeżeli było poprzez RZ, a pani nie podkreśliła. Dobrze, to w takim razie zapraszam teraz Żanetę do nas. Też będzie przedmiot, który często jest pomijany na webinarach i o którym się nie mówi, a to jest mój ukochany przedmiot, bo ja uwielbiam rysować, czyli Żaneta, nauczycielka plastyki. Myślę, bardzo ważnego przedmiotu, szczególnie w czasach pandemii. Witam Państwa. Ja jako nauczyciel plastyki, jak zaczęło się nauczanie zdalne, miałam o tyle problem, że zastanawiałam się, czy prace, które przysyłają mi uczniowie, będą tak naprawdę pracami ich samych, czy będą pracami, które wykonują im znajomi albo pomagają rodzice. I tutaj szukałam takiego wyjścia, żeby zaciekawić uczniów i wyszukać takie odpowiednie tematy, żeby samodzielnie jednak mimo wszystko podchodzili do tej pracy. I myślę, że mi się to udało, bo zauważyłam, że uczniowie zdecydowanie więcej robią podczas kształcenia zdalnego niż tak naprawdę jak chodziliśmy do szkoły. Bo nie mają na to 45 minut, gdzie jeszcze ucieka 5 minut na sprawdzenie obecności, na szykowanie materiałów i tak dalej, tylko mają znacznie więcej czasu na to, żeby dopracować tą pracę, żeby wyszukać jakiś pomysł, żeby zainspirować się czymś. I tutaj moja praca przede wszystkim polega na tym, żeby uczniowi przedstawić moją taką informację zwrotną na początku zajęć w formie takiej odpowiedniej instrukcji, ponieważ bez instrukcji no nie będzie wiedział, jak ma do tego podejść. I zawsze na początku zajęć przedstawiam uczniom, co będą potrzebowali do wykonania danej pracy, czyli akurat tutaj pokazałam przykłady takich bardzo fajnych i kreatywnych prac, że będzie do tego im potrzebna kartka papieru, telefon z aparatem, czarny mazak i jakiś element, który jest z ich otoczenia. I może to być rzecz totalnie dowolna. I tutaj staram się, żeby uczniowie mieli bardzo
duże pole do popisu, ponieważ o ocenie powiem później, ale chodzi mi o to, żeby otworzyli się na tworzenie, żeby zaczęli myśleć nad tym, co robią i żeby byli bardzo kreatywni. I czasami tutaj pojawiają się pytania, że uczeń tego nie rozumie. I tutaj takim dodatkiem do tej mojej instrukcji jest przytaczanie przykładów prac, którymi mogą się zainspirować. I szukam różnego rodzaju pomysłów, zajmuje mi to naprawdę bardzo dużo czasu, ale szukam takich fajnych rzeczy, gdzie dziecko naprawdę otworzy się na tworzenie. I przesyłam im przykłady prac różnego rodzaju i absolutnie, proszę mi wierzyć, uczniowie nie kopiują tego w żaden sposób, tylko to jest dla nich bardzo jasna instrukcja, że można coś tak naprawdę z niczego zrobić i co może być bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. Oczywiście zawsze staram się powiedzieć im jakieś fajne ciepłe słowo, że są bardzo kreatywni, że dadzą bez żadnego problemu sobie radę, że wszystko, co wcześniej robili, było bardzo dobre, więc tutaj nauczyciel też musi w jakiś sposób zachęcić uczniów do działania taką pochwałą. Jeśli chodzi o ocenę, to przede wszystkim ja na zajęciach plastyki nigdy nie oceniam uczniów negatywnie, ponieważ staram się doceniać przede wszystkim wkład pracy i kreatywność dzieci. Nie każdy z nas ma talent i nie możemy tego w ten sposób tak traktować. Zawsze pracuję i daję uczniom taką jakąś zachętę, żeby po prostu te prace były zrobione przez nich samych, nie przez kogoś innego. Trudno jest zweryfikować, czy faktycznie ta praca była robiona przez nich samych, jeśli przesyłają mi te prace w jakiejś formie, a przesyłają mi głównie przez Mobi Dziennik, bo mamy taką akurat wersję przesyłania prac. Ale proszę mi wierzyć, naprawdę pracuję już wiele lat i nie zauważyłam, żeby rodzice pomagali w tych pracach. Uczniowie naprawdę bardzo się starają i lubią to robić, ponieważ jest to taka odskocznia od języka polskiego, matematyki i różnych innych trudnych rzeczy, które mają tak naprawdę na co dzień. Staram się też, jeśli chodzi o ocenianie tych prac, robić takie różnego rodzaju doświadczenia, że na przykład na zajęciach zdalnych, kiedy jesteśmy razem w klasie, staram się zrobić taką galerię prac uczniów, gdzie wspólnie z uczniami możemy też o nich sobie poopowiadać, pośmiać się i ocenić je w jakiś sposób. Oczywiście wszystkie zazwyczaj są oceniane bardzo pozytywnie, ponieważ do takiej oceny wybieram prace, które pozwolą uczniom powiedzieć same pozytywne rzeczy. Nigdy nie poddaję pod ocenę jakiegoś takiego bardzo trudnego tematu, bo uczniów do takiej oceny koleżeńskiej trzeba umieć przyzwyczaić i trzeba stopniowo wprowadzać taką ocenę koleżeńską poprzez rozmowy, poprzez jakieś takie ciekawe komentarze, żeby później pozwolić sobie na coś więcej. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I też bardzo integruje grupę klasową, wydaje mi się, bo jeśli uczniowie samodzielnie opowiadają o tym, co robią, a później wspólnie podsumowują swoje prace, to jest to też bardzo, bardzo fajne i ciekawe. I jeśli chodzi natomiast o taką ocenę sumującą na koniec na przykład półrocza czy roku szkolnego, jeśli chodzi o plastykę, to tutaj staram się zawsze, żeby uczniowie prowadzili takie swoje teczki z pracami, gdzie możemy zawsze usiąść do wspólnej rozmowy, zrobić taką indywidualną jakby wystawę
tego, co uczeń przez dłuższy okres czasu robił, czym się może pochwalić. I do tej teczki uczniowie akurat w moich klasach wkładają również prace, które absolutnie nie są przeze mnie zadane. Wkładają rzeczy, które po prostu lubią robić, którymi się interesują. Wielu z uczniów projektuje różnego rodzaju graffiti, rysuje jakieś mangi i interesuje się wieloma rzeczami, które absolutnie nie są w programie. I oni wręcz chcą się pochwalić swoimi pracami. I tutaj również bardzo fajnie to gra uczniami, którzy są razem w klasie i mogą ocenić to wspólnie i podziwiać to, że ktoś inny potrafi takie rzeczy robić. Także myślę, że to jest fajne i plastyki również da się uczyć zdalnie, proszę mi wierzyć. Dziękuję bardzo. Bardzo nam zarekomendowałaś w ogóle rysowanie i malowanie, mam wrażenie. Dziękuję. I chyba to naszym uczniom też jest potrzebne. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale te elementy takie właśnie pracy poza ekranem, czyli rysowanie czy śpiewanie. Moja córka ostatnio śpiewała ze swoim nauczycielem muzyki i uważam, że to jest bardzo ważne, szczególnie podczas zamknięcia w domu. Dziękuję Ci bardzo, Żaneto. Pytania są również o aspekty techniczne, ale przejdziemy do Uli i wrócimy do pytań. Czas nas nie goni, jesteśmy wyrobieni z czasem, więc odpowiedzi na pytania będą. Ulu, ja Cię zapraszam. Ula jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc będzie miała inne spojrzenie, bo musi obejmować wszystkie przedmioty, prawda, Ulu? Tak, ja muszę zająć się każdym przedmiotem, a mało tego, no każdym tutaj dzieckiem, ponieważ jest to jeszcze klasa pierwsza, więc i umiejętności, i potrzeby są całkiem inne niż w klasach starszych. Jeżeli chodzi o informację zwrotną, to są różne pomysły na przekazywanie tej informacji, ale jednym z takich pomysłów jest spotkanie się oczywiście raz na jakiś czas, bo to jest nie do zrealizowania często, spotkanie się z uczniem indywidualnie na 10 minut. Wcześniej przekazuję im, proszę ich, żeby na przykład sobie przygotowali jakiś tekst do czytania, jakąś pracę muszą wykonać wcześniej i spotykam się z nimi jeden na jeden i przekazuję im informację zwrotną, rozmawiam z nimi, ale to jest, słuchajcie, bardzo ważne dla tych dzieciaczków, ponieważ oni mogą także przekazać tą informację zwrotną mnie, co oni potrzebują, co im nie wychodzi, co im przeszkadza, w czym ja im mogę pomóc, a z doświadczenia już wiem, że dzieciaki na forum klasy czy na forum grupki nawet, bo czasami w grupach pracujemy, nie powiedzą szczerze pewnych rzeczy, a kiedy jesteśmy jeden na jeden, łatwiej im ze mną porozmawiać albo też otworzyć się, czy też właśnie nawet zadanie, bo są takie dzieci, które kamera blokuje też i niechętnie czasami czytają, czy występują, czy nawet pokazują. Więc to jest taka jedna z propozycji. Informację zwrotną także przekazuję przez Mobi Dziennik, tak jak tu koleżanka. Wpisuję im, jeżeli przyślą jakąś pracę, wpisuję im informację zwrotną w wiadomościach lub tam w wiadomościach, bo to jest wiadomość, każdy osobno wysyła, więc także odsyłam także taką prywatną wiadomość do dziecka. Jeżeli chodzi o ocenianie, to ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam ocenianie opisowe. W szkole nie mam obowiązku wystawiania ocen cyferką. I właśnie, super, też dziękuję pani dyrektor, że nas do tego nie namawia. Mamy na Mobi Dzienniku taką opcję, ocena opisowa, już doświadczenia nawet na lekcji. To są wtedy takie krótkie na przykład formułki do pewnej pracy, ale jeżeli chcę więcej coś napisać, to wtedy, tak jak mówiłam wcześniej, piszę do każdego dziecka indywidualnie, a w takiej krótkiej, pod hasłem tam jakiegoś działania, wpisuję właśnie króciutką informację zwrotną do dzieciaczków. Ta ocena opisowa, ja bym nie zrezygnowała nigdy, nawet jeżeli bym musiała dawać oceny cyferką, ponieważ nieraz zauważyłam, że później, kiedy trzeba pisać ocenę opisową na półrocze albo na koniec roku,
to w głowie czasami szukam, przypominam sobie, a tak to ja już mam zebraną informację, wiadomości o tych dzieciach. Ja tylko sobie zerkam, sprawdzam. Także jeżeli nawet ktoś musi pisać cyferkę, to namawiam, żeby sobie gdzieś gromadzili tą ocenę opisową, którą dają do poszczególnych prac. Teraz taki będę miała pomysł dla dzieciaczków, ponieważ to jest pierwsza klasa. Chciałam zaproponować im, żeby swoje prace, będę umieszczała ich pracę na Padlecie i teraz będę ich prosiła, żeby oni sami wybierali sobie, którą pracę chcą tam umieścić. To będzie też dla mnie informacja zwrotna, czy jak oni oceniają siebie, czy oni czują wartość swojej pracy, w czym ja będę też mogła im tutaj pomóc, jak ich wartość też podnieść, jak pracować z nimi. I to też będzie dla nich też takie docenienie ich pracy, taka też pewnie dzieci będą oglądały i będziemy sobie rozmawiać po zajęciach, co się podobało, co fajnego tam zobaczyli, albo też no, mogą się nauczyć, tak, oglądając czyjeś inne prace, będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić. Jeżeli chodzi o informację zwrotną, to też dostaję często od rodziców informacje i od dzieci, to znaczy no, rodzice piszą, prawda, bo to jest pierwsza klasa, w czym ja jeszcze mogę pomóc, także to jest takie, w tych młodszych klasach jest fajna współpraca z rodzicami, jest taka wymiana tych informacji, także tutaj akurat jest, no, bardzo pozytywnie z rodzicami się współpracuje. Jeżeli chodzi o Teamsy, bo my też także pracujemy na Teamsach, no ja umówiłam się z rodzicami, że oni wolą na mobi dzienniku oceny. Na Teamsach widziałam, że też niektórzy wrzucają pracę, można tam w czacie zdaje się także odpisać, ale ja wolę jednak na mobi dzienniku, gdzie jest to tylko i wyłącznie indywidualna informacja. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Tu Ulu, do Ciebie bezpośrednio pytanie o te wiadomości do uczniów pierwszej klasy. Jak to jest, jak ty je im dokładnie im przesyłasz, szczególnie, że uczeń pierwszej klasy jeszcze nie musi umieć czytać. Tak, i to wiadomo, że czytają rodzice, wspierają nas rodzice. Ja wcześniej przed zebraniem, przed wprowadzeniem nauczania zdalnego właśnie rozmawiałam z rodzicą, prosiłam rodziców o wsparcie, o pomoc, żeby czytali, żeby razem z dziećmi rozmawiali też, co mają przygotować, co zrobić. Też staram się, jak dzieci już zostały poinformowane, to też staram się, żeby dzieci już sobie później te rzeczy przynosiły, takiej samodzielności, żeby się uczyły. Ale tutaj jest współpraca rodziców bardzo potrzebna. I ja im staram się jak najczęściej też informację zwrotną posłać, że im bardzo dziękuję za wsparcie. No, to jest ważne dla rodziców i widzę, że no, też potrzebują takiego docenienia i rodzice, i my, i dzieci, tak wszyscy. Dziękuję. Okazuje się, że informacja zwrotna nie tylko dla ucznia, ale również dla rodzica. Coś o tym wiem jako mama drugoklasistki, że dla nas rodziców też to jest ważne. Są pytania o nauczyciela przyrody. Nie było w planach nauczyciela przyrody. Mamy zaprzyjaźnionego nauczyciela przyrody Michała, ale go dzisiaj z nami nie ma jako panelisty. Od razu powiem, że na naszym blogu jutro pojawi się nagranie z tego webinaru i pod tym nagraniem będzie dostępny artykuł, gdzie są właśnie przykłady do różnych przedmiotów, jak udzielać informacji zwrotnej i jak oceniać. I tam pojawi się również biologia. Dobrze pamiętam, Danusiu, że to będzie tak, biologia? Tak, dokładnie. Tak, Michał napisał. To ja chciałam sama zadać pytanie, bo tutaj ono się powtarza, tylko my jakoś go tak omijamy. A co zrobić z oszukiwaniem na sprawdzianach? Tutaj mamy dwa głosy. Może najpierw Karina, a potem jeszcze Joanna. Bo Asiu, ja mam jeszcze to drugie pytanie do Ciebie a propos sprawdzianów, bo ono też tutaj padało, więc udzielamy głosu Karinie. Myślę, że troszeczkę musimy się z tym pogodzić, że nie mamy tak naprawdę sposobu takiego stuprocentowego na to, żeby uczniowie nie oszukiwali, bo zawsze znajdzie się mama, tata, którzy stoją za komputerem, siedzą pod biurkiem, albo są wygooglowane różne odpowiedzi na Google'ach. Jest jedna opcja w test portalu, w którym można zablokować dziecku wejście na inną stronę niż test portal, czyli nie mogą skopiować odpowiedzi z internetu, natomiast dostęp do podręcznika mają zawsze. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że nawet z tego też nie korzystają czasami, chociaż mogliby.
No cóż, no, informacja zwrotna jest tą chyba tą bazą i tak jak mówię, no, jeżeli zamiast oceny sumującej, no możemy posłużyć się jednak tymi punktami, to będzie dla nich już informacja, że to nie jest typowana ocena i muszę coś się wydać więcej, no, chociażby pracę dodatkową napisać, żeby sobie tę ocenę poprawić i to nie będą te same szóstki z tych testów. Ja to przerabiałam na wiosnę i dostałam taką informację też od rodzica, że no, są same piątki, no to dlaczego nie piątka, a na półrocze była raczej dwa z czymś tam, powiedzmy, tak? Więc teraz nagle, no nie jest to, na pewno nie ma tutaj złotego środka. Nie wyeliminujemy tego ściągania. Jedyne, co może polonista na przykład robić, to ściągnąć sobie kawałek tekstu z wypracowania i wrzucić go w Google. Od razu widać, czy praca została spisana, czy nie. Tak, to urządzenie do plagiatu. Beato, to ty, udzielam ci od razu głosu, odpowiedź na to trudne pytanie. Tak, ponieważ zostałam wywołana, to odpowiem. Tak, to jest zmora, z którą chyba każdy polonista się zmaga, to kopiowanie z internetu. Ja miałam w ubiegłym tygodniu taki przypadek. Zadałam uczniom recenzję na ocenę sumującą, recenzję znanego dość filmu. Uprzedziłam oczywiście, że bardzo ich proszę, żeby wykorzystali dotychczasowe doświadczenia. Pracowaliśmy na lekcji, oczekuję uczciwości. No ale pojawił się ktoś, kto przepisał duże fragmenty pracy z internetu. I mimo, że w klasie postawiłam oceny sumujące, zresztą bardzo korzystne, bo prawie zignorowałam język, ortografię, interpunkcję, a najbardziej liczyła się dla mnie treść i logiczny układ pracy, czyli widziałam, że uczeń wykorzystał z lekcji to, czego się uczyliśmy i wtedy dostawał nagrodę. A uczeń, który oddał mi pracę niesamodzielną, dostał ode mnie komentarz, użyłam przy tym nieprzyjemnego słowa oszustwo i nie dostał stopnia. No i po dyskusji, tam wypieraniu się oczywiście, musiałam udowodnić, że jednak skopiował fragmenty z internetu, zadeklarował, że napisze pracę drugi raz. Przysłał mi w ustalonym terminie drugą pracę, znowu niesamodzielną, znowu z fragmentami z internetu. I był to dla mnie spory kłopot, muszę przyznać. W końcu znowu nie postawiłam mu oceny, bo uznałam, że dostateczną karą dla niego była ta praca, którą on włożył. On napisał pracę dwukrotnie, sądzę, że liczył na jakiś dobry stopień, no i nie dostał tego stopnia. I stwierdziłam, że stawianie mu jedynki byłoby już niepotrzebne. On już został ukarany. Jeśli zaś chodzi o sprawdziany, jeśli mogę coś powiedzieć, to ponieważ sprawdziany rzeczywiście narażają nas na oszustwa, to ja nie robię sprawdzianów. W nauczaniu zdalnym zamieniam to na rozmowę z uczniem. Uczniowie sami wybierają termin spośród zaproponowanych przeze mnie. Znają wcześniej kryteria, co więcej, zwykle wiedzą, co trzeba umieć na jaki stopień. Czyli mają specjalną tabelę, na dwójkę tyle, na trójkę więcej i tak aż do szóstki, coraz więcej. I nasza rozmowa zaczyna się od pytania, na jaką ocenę się przygotowałeś? To są wymagania znane im, bo to wcześniej były kryteria sukcesu do lekcji, kiedy się uczyliśmy danego materiału. Jeśli uczeń deklaruje, że się przygotował na czwórkę, to ja go pytam z tego zakresu do czwórki. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakiś rodzic podpowiadał, no chyba, żebym nie zauważyła, ale to chyba raczej widać, więc chyba są te odpowiedzi samodzielne. A jeszcze w nauczaniu zdalnym dają mi taką chwilę szansy na rozmowę z dzieckiem sam na sam. Wydaje mi się to ważne dla podtrzymywania relacji. Chociaż nie ukrywam, że jest dość czasochłonne i czuję się przywiązana niemal łańcuchem do komputera. Jeśli tak co kwadrans mam umówionego jakiegoś ucznia, no to trwa odpytywanie klasy około tydzień, ale wydaje mi się, że skoro tych stopni jest mniej, to niech one rzeczywiście mają jakąś wartość informacyjną, niech będą uczciwe. Dziękuję ci, Beato, bardzo. Asiu, ja wrócę do ciebie. A, Beato, to jeszcze Danusia coś chciała. Po oszukiwania, że no pewnym wyjściem jest po prostu oceniać projekty. Jeżeli uczeń robi projekt i go prezentuje na forum klasy, no to no oczywiście mógł go zrobić z rodzicami, mógł z kolegą, mogli mu tą prezentację przygotować, ale on ją musi wygłosić i wtedy można też dopytać. No i wtedy okazuje się, no czasami jest tak, że
czyta tą prezentację i nie wie, o czym ona jest na przykład, i to od razu wszyscy widzą. Dziękuję. To ja wrócę do tego po raz trzeci do tego pytania. Czy sprawdzian na próbę jest taki sam jak ten sprawdzian na ocenę? Czy to ocenę informacją zwrotną, czy oceną taką sumującą? I to było pytanie a propos matematyki, ale myślę, że dotyczy absolutnie każdego przedmiotu. Ja tak odpowiem na to pytanie, jeśli można. Jest to różnie. Ja tutaj takiej odpowiedzi właśnie udzieliłam na czacie, aczkolwiek rozwinę to. Po prostu zależy od sytuacji, zależy od działu, zależy od klasy. Wtedy, kiedy mam klasę, która wiem, że naprawdę dużo potrafi, to jak najbardziej te zadania zmieniam, tak? One są z tego samego zakresu, czyli z tych kryteriów, które dzieci dostały wcześniej. I nie daj Boże, nie są wcale trudniejsze niż te, które robiliśmy na lekcji, bo to też jest często zmora na przedmiotach ścisłych. Natomiast jeżeli mam klasy, gdzie no rzeczywiście wiem, że sobie dzieci z tym nie poradzą, to wtedy po prostu zmieniam tylko grupę, zmieniam wartości po prostu tak w zadaniu. Natomiast mam w zanadrzu jedno, dwa zadania dla osób, które po prostu chcą więcej, tak? I wtedy taki uczeń może skończy tę pracę swoją, ten swój sprawdzian dla wszystkich, może się zgłosić po takie zadanie dodatkowe, które jest też oczywiście dodatkowo premiowane. Dziękuję. Fantastycznie. Pojawiło się też pytanie o edukację wczesnoszkolną, czyli ULU do Ciebie, i o sprawdziany. Czy w ogóle jest sens robić sprawdziany w edukacji zdalnej takim małym dzieciom? To znaczy ani w edukacji zdalnej, ani normalnie nie ma sensu robienia sprawdzianów. My jesteśmy tak świetnymi obserwatorami, słuchajcie, w czasie zabawy, w czasie pracy. Ja bardzo szybciutko widzę, co dzieci potrafią. Dzisiaj zrobiłam taką bardzo fajną rzecz, bo też uczę myślenia krytycznego i słuchajcie, dzieci miały przeczytać w domu czytankę, a ja rano wystawiłam tylko 3 zdania z tej czytanki, musiały sobie to po cichutku przeczytać i w tym tekście były błędy. I tam, gdzie był błąd, dzieci musiały narysować. Błąd polegał na tym, że nie było, był inny wyraz niż było w czytance. Na przykład było w czytance leje, leje deszcz, a ja napisałam leje, leje, świeci słońce. No przykładowo, oczywiście to jeszcze nie ten etap. I dzieci to, co było innego w czytance, miały narysować. No bardzo szybciutki sprawdzian, gdzie widziałam, czy czytają uważnie, czy już technika czytania jest lepsza, czy w ogóle czytali, prawda? Bardzo szybciutko mi wyszło, także ja uważam, strata czasu na sprawdziany. Dziękuję. Chyba chciałabym być ULU w Twojej klasie, pierwszej klasie. Proszę, zapraszam. Jeszcze tutaj widziałam, Karina, że odpisywałaś na to. Zmora narzędzi, jakim są automatyczne translatory, język niemiecki też taki posiada. Jak sobie z tym radzić, kiedy internet rozgrany do czerwoności, a tutaj mamy sprawdzian z niemieckiego? Ostatnio właśnie taka była sytuacja. Zadałam zadanie dla chętnych. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ja zawsze dzieciom, nawet w czwartej klasie, jakich mam na początku września, pokazuję im, z jakiego narzędzia tłumaczenia mogą korzystać. Wręcz zabraniam i nie rekomenduję i nie lubię sama korzystać z translatora Google, bo on tłumaczy po prostu jakieś czasami dziwne rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze zdaniem, które chcę przetłumaczyć. Przykład jest wiele na homonimy, więc można przetłumaczyć, że moja mama, zamiast moja mama ma 40 lat, moja śruba ma 40 lat, jest podobne słówko, germaniści będą wiedzieć, o co chodzi. W związku z czym tłumaczę im, że to jest taki słownik PONS, który jest rzetelnym słownikiem, w którym są odmiany czasownika, możecie z tego spokojnie korzystać i nawet zalecam, żeby to robili, bo tak jak napisałam na czacie, że to jest naprawdę pożądana umiejętność w językach obcych, żeby dzieci potrafiły ze słownika skorzystać. Teraz nie chcę im się grzebać w słownikach takich papierowych, zresztą poloniści mają ten sam problem, oni nawet nie potrafią wyszukać po kolei słówka, gdzie to słówko się znajduje, więc tym jest totalny kłopot. Więc wchodząc w sferę dziecka, które już żyje w XXI wieku chyba już tych technologii, wchodzimy w ten PONS. Uczę ich na początku tego, jak to zrobić, jak znaleźć słówko, gdzie znaleźć rodzajnik i tak dalej, i tak dalej. I teraz ostatnio właśnie sytuacja była z tłumaczeniem tekstu. Oczywiście zdawałam sobie sprawę, że może być oszukiwanie i tak dalej, mimo moich zaleceń, to powiedziałam, że będzie to zadanie na szóstkę, jeżeli przetłumaczysz ten tekst, ale pod tym tekstem ma znaleźć się dokładny słowniczek słów, których szukałeś
w słowniku, czyli razem z rodzajnikiem, pamiętam, bez okolicznik, żeby był to dowód na to, że to była twoja praca, a nie ściągnięta z internetu. Nawet gdyby tam były błędy w tłumaczeniach, ale że ten słowniczek będzie, to naprawdę jest gigantyczna praca dla dziecka, wykonać coś takiego. Dla mnie brzmi to jak rzeczywiście zachęcanie do słownika, a trochę odstraszanie od automatycznych tłumaczeń. Jestem przekonana, że to jest szansa na powodzenie. Było tutaj, były również inne pytania, mi one gdzieś przewinęły się i mknęły. To ja mam jedno pytanie, które się nie pojawiło, ale dla mnie jest istotne. Mianowicie, czy któraś z Was uzgadnia ten system oceniania z uczniami? Czy po prostu mówicie, będzie tak, a tak i proszę, czy się godzicie, czy nie, oni mówią, no, czy na przykład zasięgacie opinii na ten temat, jak oni by chcieli być oceniani? Ja poproszę Żanetę, bo Joanno, ty już byłaś bardzo przy głosie i wiem, że na pewno masz coś bardzo ciekawego do powiedzenia. Żaneto, poproszę cię. Ja króciutko powiem i dam czas Joasi, żeby się wypowiedziała. Ja na lekcjach plastyki zawsze rozmawiam z uczniami, jakby chcieli być oceniani. I to jest, wydaje mi się, że to na każdej lekcji nauczyciel powinien przeprowadzić taką rozmowę, ponieważ to stwarza taką więź pomiędzy nauczycielem i uczniem i pozwala uczniom tak bardziej przejść na stronę nauczyciela, na tą ciemną stronę naszą, gdzie uczniowie mają takie wrażenie, że znaczy mają taką świadomość, że staramy się postawić na ich miejscu. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Ustalenie jakichś konkretnych zasad, dzięki czemu możemy później się ich trzymać. Ustalenie jakichś punktów, według których pracujemy. Co jest też moim zdaniem niezmiernie ważne w kontaktach w późniejszym czasie z rodzicami. Ponieważ ustalenie tych zasad ułatwi nam późniejszą rozmowę z rodzicem i takie wyjaśnienie, dlaczego uczeń ma taką ocenę lub też inną, a nawet czasem wydaje mi się, że wyeliminuje taką rozmowę z rodzicem, ponieważ rozmowa z uczniem pozwoli nam już fajnie ocenić i rodzic nie będzie miał jakiejś później do nas pretensji w związku z tym. Także myślę, że takie ustalenie zasad jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że przede wszystkim to, co mówisz, Żanę, to jest bardzo ważne, że wtedy uczeń bierze odpowiedzialność i się zgadza z tym, co jest, prawda? Tak. Nie buntuje się właśnie, no nie próbuje oszukiwać, albo mniej przynajmniej. A jeszcze Jasia chciała. Ja już nie będę mówić o tym sprawdzianie, dam spokój, ale obiecałam Danusi, że coś przytoczę, jakiś tutaj cytat, tak umawiałyśmy się. Ja właśnie też staram się rozmawiać z dziećmi bardzo dużo, szczególnie z klasami siódmymi, które dopiero od września chodzą do naszej szkoły i do naszej szkoły i dopiero uczę ich tego ocenia kształtującego i tłumaczę im, jak to jest z tym ocenianiem, że uczą się dla siebie, no, że ta ocena czasem musi być, ale tak naprawdę chodzi o ich rozwój. Że ta jedynka, jeżeli już jest, to no po prostu oznacza, że trzeba się pouczyć jeszcze jakiegoś zagadnienia, że coś nie wyszło, że trzeba nad tym popracować i że no warto nad swoimi słabymi stronami pracować. I usłyszałam od siódmoklasisty taką wypowiedź, zaraz, to jak się dostaje jedynkę, to nie znaczy, że się jest nieinteligentnym i beznadziejnym. I to było powiedziane takim głosem, że dosłownie, słuchajcie, no mnie przeszedł dreszcz po prostu. Było to po prostu niesamowite. I o dziwo w tej klasie, wtedy kiedy ja im wysyłałam informację zwrotną do sprawdzianu, okazało się, że dzieciaki mówiły, proszę pani, ja już mam zrobione, ja już naniosłem poprawki, może mi pani sprawdzić jeszcze raz? Więc byłam naprawdę bardzo zadowolona, że podjęli taki wysiłek i po prostu zaczęli nad tym pracować. No ale to widać, wiesz, Jasiu, że właśnie z nimi rozmawiałaś i jeszcze ich do tego przyzwyczaiłaś. Bo często nauczyciele zwracają się z takim problemem, że na przykład uczniowie nie czytają informacji zwrotnej. Że ona nie jest dla nich ważna, bo nie jest opatrzona stopniem. I dopiero to muszą się do niej przekonać, że to warto. Tak, na pewno tak jest. Ja się przekonałam, zresztą no, tak jak pracuję z ocenianiem kształtującym, z OK zeszytem już bardzo długo,
to przekonałam się, że to jest bardzo ważne. Ja robiłam, był taki okres, że robiłam bardzo dużo ankiet na przykład, tak? Co ci się podoba, co ci się nie podoba, co służy twojemu uczeniu się, więc jakby zbierałam te informacje, dostosowywałam do nich, bo na przykład było dużo głosów, że na przykład labbooki to ma na matematyce niekoniecznie, tak? Ale projekty jak najbardziej, tak? Więc jakby rozmawiam cały czas o tym z nich, ale też właśnie o samym podejściu do nauki. Myślę, że warto o tym rozmawiać właśnie, bo my skupiamy się ciągle na tych ocenach. Oceniać, nie oceniać, jak oceniać, a nie pojawia się to i wydaje mi się, że rzadko to wybrzmiewa w rozmowach z dziećmi, że tak naprawdę robicie to dla siebie, tak, dla własnego rozwoju, dla własnych korzyści, że pracujecie po prostu na jakiś swój potencjał. Ja czasem nawet opowiadam im taką historię, mówię, słuchajcie, różnie to w życiu jest. Macie bogactwo, mówię, to nie wiem, pożar zabierze, woda zaleje, cokolwiek się stanie, ale to, co macie w głowie, to jest, mówię, wasz skarb na całe życie i z tego będziecie później czerpać. Mm-hmm. Także myślę, że warto rozmawiać. Tutaj padło jeszcze pytanie o zasady. My teraz nie będziemy ich oczywiście wymieniać, jak takie zasady mogłyby wyglądać, te zasady oceniania. Ale myślę, żeby podkreślić wartość tych zasad, że tak jak razem z uczniami się ustali coś, żeby to nie było jakieś zaskoczenie, że raptem widzi mi się, to teraz, prawda, będę... Żeby nie było czegoś takiego, że no, pani się na mnie uprzedziła albo cokolwiek innego, prawda? Że jeśli są te zasady, odnosimy się do nich, tak jak kryteria. Jak mamy, piszemy jakąś pracę, znamy kryteria i wiadomo, że tylko te będą brane pod uwagę. No, nie ma żadnego powodu, żeby uczeń nie był tego świadomy i żeby nie był zaskakiwany. Danusiu, ja mam wrażenie, że ta rozmowa mogłaby się jeszcze przez kilka godzin rozwijać, a ja tu jestem zobowiązana do pilnowania czasu. Podsumowując, tą część mamy już za sobą. Mam wrażenie, że było mnóstwo treści i jeszcze chcielibyśmy więcej, ale zaproszę nas do podsumowania webinaru. Bardzo prostym Mentim. Co ja z tego webinaru dla siebie zabieram. Również wy, drogie prelegentki, możecie się tam wypowiedzieć w tym webinarze. Już jest wrzucony na czat link. Można korzystać w przeglądarce, czyli klikając w link, albo z telefonu wpisując stronę menti.com i kod, który jest podany. 6234984. To taki nawyk z moich warsztatów dla uczniów, kiedy oni mówią, niech pani poda ten kod, bo ja już go nie widzę. Więc ja podałam jeszcze ten kod. Są już pierwsze odpowiedzi. Pisanie głosowe. Czyli narzędzie dzisiaj przemówiło do naszych oglądających, ale ja widzę, że też prelegentki przemówiły do naszych oglądających. Do mnie również. Myślę, że możemy spokojnie sobie wspólnie poczytać i cieszyć się tą pozytywną energią, która dzisiaj była. A dlaczego ja nie widzę tej chmury? Nie powinnaś widzieć. A, jest, dobrze, to jest Sir. Nie, nie widzę. Powinnaś widzieć, ponieważ ja udostępniam ekran. Czy to ja poproszę na czacie, czy widać, czy nie widać? O, teraz, dobrze, widać. Widać. Widać, widać. Dziękuję. Oczywiście nasi oglądający webinarium są bardzo aktywni. Od razu mam odpowiedź, że widać. Jest mnóstwo odpowiedzi. Zachęcam do wpisywania, ponieważ nawet po zakończeniu webinaru my z Danusią czytamy te odpowiedzi. One są nadal dostępne i my je zbieramy do końca, nie tylko do zamknięcia webinaru. Dostałam życzenie imieninowe. Tak, dzisiaj są Katarzynki, to się zgadza. Bardzo, bardzo dziękuję. To są Andrzejki dla kobiet, tak? Nie wiem, Andrzejki dla mężczyzn, odwracam. Katarzynki to Andrzejki dla mężczyzn, ale nie wiem, czy to temat na dzisiejszy webinar. Narzędzia się podobają. Sprawdziany, że było o zeszycie na WF-ie. Myślę, że mnóstwo inspiracji. Te odpowiedzi się jeszcze będą pojawiać. Bardzo za nie dziękuję. Ale żeby nam nasi oglądający nie uciekli z naszego pokoju, ja mam jeszcze kilka bardzo prostych informacji organizacyjnych a propos naszego webinaru, do których chciałabym się jeszcze odnieść. Centrum Edukacji Obywatelskiej działa nie tylko w formie webinarów otwartych, mamy również różnego rodzaju zaproszenia. Pierwsza rzecz, na którą zaproszę, to konferencja, o której wspomniałam na początku. Konferencja Pomagaj się uczyć. Będzie to oczywiście konferencja
online, bo teraz nie możemy się spotkać. Konferencja zaczyna się 10 grudnia. Można się zarejestrować. Link powinien zostać wrzucony na czat. Mam nadzieję, że tam wpadł. Przestałam widzieć czat w tym momencie. Jest darmowa. Jest darmowa, to jest ważne, bo nie wszystkie konferencje online są darmowe. Danusia swoim imieniem i nazwiskiem zaświadcza, że będzie fantastycznie. Serdecznie zapraszamy. Co jeszcze od nas mogą Państwo otrzymać? Oczywiście zaproszenie do odwiedzania naszego kanału na Facebooku, odwiedzenia bloga, gdzie pojawi się ten obiecany tekst. Tekst będzie pod nagraniem tego webinaru i tam odwołujemy się nie wcześniej niż jutro. Zapraszamy również do korzystania z naszego newslettera. Regularnie informujemy o naszych działaniach. Można się również zapisać całą Radą Pedagogiczną na nasze szkolenia wartościowe, prowadzone przez takich ekspertów jak Danusia i nie tylko. Zapraszamy szczególnie oraz można przystąpić do programów, bezpłatnych programów dla całych, indywidualnie dla klas albo nauczycieli. Zaproszenia na programy będą się pojawiać już niedługo, bo w styczniu będą nowe nabory na programy. Nawet nie wiem, czy w grudniu też się nie pojawią jakieś informacje, więc zachęcam tym bardziej do śledzenia naszego fanpage'u i naszego bloga. Jeśli chodzi o nasze działania, skupiamy się na 6 obszarach programowych. Jest już późno, więc omówię je tylko z nazwy. Oczywiście pomagaj się uczyć, tu szkoła ucząca się, czyli nasza konferencja. Ucz otwartości, angażuj obywatelsko, gdzie mamy różnego rodzaju programy dla młodzieży. Odpowiadaj na globalne wyzwania, ważny temat klimatu. Otwieraj na kulturę, bez kultury myślę jest nam ciężko żyć, szczególnie w zamknięciu w domu. Wyjaśnij politykę, też aktualne bardzo. Tak jak powiedziałam, materiały nasze będą na blogu nie wcześniej niż jutro z dokumentem PDF do pobrania na temat informacji zwrotnej i oceniania, gdzie pojawi się również wypowiedź przyrodnika i nauczycielki technikum, która niestety nie mogła dzisiaj z nami być, a była obiecana w zaproszeniu. Żałujemy, Ewo, może następnym razem. Zapraszamy. Wszystkie przydatne linki. Bardzo Wam dziękuję. Udało nam się zmieścić w czasie. Myślę, że dużo treści padło. Dziękuję Ci bardzo, Danusiu. Dziękuję Oli za wsparcie na czacie. Zapraszamy. Wszystkim panelistkom. Tak. Zapraszamy ponownie. Będzie jeszcze na pewno jeden webinar dla nauczycieli przed przerwą świąteczną. Będziemy informować na Facebooku. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Też dziękujemy wszystkim. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc.